sercu Łodzi. Przy dzisiejszym Placu Wolności znajduje się okazały gmach. W XIX wieku znajdowała się tu szkoła, a od XX wieku po powiększeniu gmachu umieszczono w nim magistrat miejski. I to właśnie do budynku magistratu hitlerowcy na początku okupacji przenieśli z Muzeum Prehistorycznego te najważniejsze dla naszego regionu skarby świadczące o przeszłości ziemi. Ale Niemcy chcieli przy pomocy tych eksponatów pokazać, że nasz region był kiedyś germański. W 1945 roku te eksponaty pozostały w budynku dawnego magistratu i utworzono wtedy Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne. Muzeum, które należy do najważniejszych w kraju, a prowadzone co roku wykopaliska powiększają zbiory muzealne. W końcu 2008 roku muzeum przedstawiło wystawę, która stała się ogromnym wydarzeniem w dziejach wystawiennictwa archeologicznego w Polsce. Tą wystawę poświęcono profesorowi Konradowi Jaszczewskiemu. Obchodziłby w 2008 roku stulecie urodzin. I to właśnie on od 1945 roku kierował tym muzeum i był jednym z najbardziej znanych archeologów w Polsce. Wystawa prowadzi nas przez dzieje obecności człowieka na terenie Polski. Od czasów, gdy 80 tysięcy lat temu człowiek zamieszkał w jaskiniach, poprzez różne epoki, chociażby taką, już nam bardziej bliską, epokę zlodowacenia. Tak właśnie wyglądał obszar województwa łódzkiego przed dziesiątkami tysięcy lat. Przypominał wyjałowioną tundrę. I właśnie w takich miejscach pojawiali się osadnicy. Tu w okolicach Łodzi wystarczyłoby pojechać do Aleksandrowa Łódzkiego, stanąć na wydmie ponad torfowiskiem Rąbień i wyobrazić sobie, że jesteśmy tam 12 tysięcy lat temu. I zobaczylibyśmy być może szałas pokryty skórami zwierząt, a u dołu palenisko i to, co wtedy człowiek z sobą nosił. Jakieś proste, kamienne narzędzia. Najnowsza wystawa Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Przeszłość wydobyta z ziemi, burzy mit o tym, że wystawy historyczne są nieciekawe i nudne. Tu odbywamy fascynującą podróż przez tysiąclecia. Gdzieś 7 tysięcy lat temu człowiek nauczył się wysiewać zboża, hodować zwierzęta, tym samym zaczął tworzyć prawdziwą cywilizację. Mam na myśli pojawienie się pierwszych rolników i hodowców, którzy najpierw pojawili się na terenach Bałkanów nad Dunajem, a później, w kilka tysięcy lat później, dotarli także na ziemię polskie, w dorzecze Odry i Wisły, w tym również na tereny dzisiejszego województwa łódzkiego. Tak tę wspaniałą kulturę pierwszych rolników i hodowców, którzy właśnie przybyli 7 tysięcy lat temu, bardzo dobrze ilustruje tutaj ceramika, te naczynia, które są o bardzo pięknych, wyszukanych kształtach, pięknie zdobione. Trzeba pamiętać, że nie są to naczynia robione na kole garncarskim. Wszystko jest to wylepiane ręcznie, a jednak proszę popatrzeć, jak wyszukane formy potrafili w tym czasie wytworzyć. Gdybyśmy w tym samym czasie, 7 tysięcy lat, przenieśli się na obszary Morza Śródziemnego, gdzie rodziły się wspaniałe cywilizacje, tak jak Mezopotamii, Egiptu, Grecji, Rzymu, to trzeba pamiętać, że dla nas jest bardzo ważne, że ta kultura niczym nie ustępuje w tym pierwszym okresie, że te kultury są porównywalne. Powiedziałbym, że pewne osiągnięcia są starsze,
i moim zdaniem o wiele ciekawsze. 100 kilometrów na północ, ale już w okolicach Łęczycy, Kutna, pojawiają się pierwsze monumentalne grobowce, zwane polskimi piramidami, które może nie są wysokie jak egipskie piramidy, ale są większe, jeśli chodzi o długość, ponieważ grobowce te osiągają 150 metrów długości. Siedem tysięcy lat temu człowiek na terenie Europy nauczy się po raz pierwszy wytapiać miedź, której naturalne złoża znajdowały się wtedy w Alpach na obszarze zakarpackim i stamtąd docierały importy na ziemię polskie. Docierały oczywiście już w formie gotowych wyrobów, bardzo pięknej biżuterii, którą znajdujemy w grobach właśnie najstarszych rolników i hodowców. Otóż w 1990 roku na Kujawach udało mi się odkryć prawdziwą księżniczkę, można powiedzieć, bo tak bogato obsypaną właśnie ozdobami. Robiło to ogromne wrażenie, ponieważ miedź przez tyle tysięcy lat pokrywa się właśnie tą patyną czasu, czyli zieloną taką charakterystyczną patyną. To jest jedyny w Europie diadem, który został odkryty tu właśnie na ziemiach polskich. Piękny naszyjnik, prawda, który się znajduje z tych blach trapezowatych. Ale to nie tylko przedmioty miedziane. Widzimy na miednicy także paciorki z muszli. Razem to oczywiście stanowiło o wielkim bogactwie, o wielkim prestiżu. Kobiety od zawsze lubiły się stroić. Świadczy o tym ta piękna biżuteria, która jest zgromadzona w tym skarbcu. Przedmioty te sprzed 3-4 tysięcy lat. Wieloelementowe ozdoby, które najczęściej są odkrywane dzisiaj w skarbach. I z terenu, z okolic Łodzi mamy bardzo dużo skarbów brązowych. Tutaj widoczne są przedmioty, które ostatnio zostały odkryte w okolicach Piotrkowa i pokazują, że wyrobione na terenach dzisiejszych Węgier te wspaniałe dzieła sztuki trafiły właśnie także w okolice Łodzi. Te przedmioty z brązu występują w licznych grobach ciałopalnych. Trzeba powiedzieć, że 4000 lat temu Europa zaczęła wchodzić w inny rodzaj obrządku pogrzebowego. Zmiany w mentalności religijnej spowodowały, że człowiek zaczął właśnie swoje zwłoki palić i do specjalnych popielnic, gdzie były gromadzone prochy, wkładano także przedmioty codziennego użytku, różne powiedzmy formy naczyń, ale także bardzo bogatej biżuterii, która występuje właśnie w grobach, którą widzieliśmy. Niektóre z tych grobów przybierają charakter rodzinny. Były pojedyncze, ale ten z Ignacewa pod Konstantynowem Łódzkim, odkryty około 10 lat temu, zawierał ponad 50 naczyń, w których właśnie odkryto spalone prochy rodziny, no, liczącej tutaj około 40 osobników. Czyli taki mały cmentarz zamknięty w jednym wspólnym grobowcu rodzinnym. Jedna niezwykła rzecz, bardzo cenna, mianowicie nad Warto w okolicach Wielunia w Siemiechowie. Pani Maria Jarzdzewska miała szczęście odkryć hełm wojownika celtyckiego, w którym znajdowały się spalone kości właśnie tego wojownika. Miecz zgięty rytualnie, grot oszczepu. Wiele innych także ozdób, które tutaj towarzyszą. Niewątpliwie, gdybym miał wskazać na najcenniejsze eksponaty tej wystawy, także wskazałbym tutaj na ten hełm siemiechowski. Denarów odkryty w ciągu kilku ostatnich lat pod Parzęczewem w czasie budowy autostrady. Znacznej wartości dla jego posiadacza, ponieważ mówiono wtedy, że za denara wóz śledzi. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że ten jeden z największych skarbów odkrytych na ziemiach polskich stanowi ozdobę tej wystawy i jednego z największych gabinetów numizmatycznych w Polsce, naszego muzeum.
W poznaniu historii cywilizacji człowieka archeologia ma do spełnienia wielkie zadanie. Musimy bowiem pamiętać, że człowiek zaledwie od kilku tysięcy lat, kiedy wynalazł pismo, zaczął spisywać swoje dzieje. I przychodzi nam tutaj w sukurs piękne zdanie Norwida na ten temat, który pierwszy bardzo trafnie stwierdził, że oto kiedy zostaną wyczerpane wszystkie źródła pisane, kiedy wszystkie księgi archiwu zostaną wyczytane, wtedy musimy otworzyć tę największą księgę, jaką jest Ziemia, i musimy czytać.